Kiedy i ile publikować na Instagramie, żeby rozwijać konto, zwiększać zasięgi i zdobywać nowych obserwujących? To pytanie nurtuje nie tylko początkujących użytkowników Instagrama, ale również tych z kilkuletnim stażem, ponieważ docierające do nas informacje na ten temat często się od siebie różnią i ciężko jednoznacznie dostosować je do swojego profilu. Jedno jest pewne. Porę oraz częstotliwość publikacji powinniśmy dopasować do własnej, unikalnej sytuacji, naszych umiejętności oraz możliwości i co najważniejsze, do swoich odbiorców. Cześć, tu Marcelina, witam Was na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. Jeżeli jesteście ciekawi, kiedy i ile publikować na Instagramie i jak zrobić to dobrze, zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym dokładnie zgłębimy to zagadnienie. Zanim odpowiemy sobie na pytanie, kiedy publikować, zastanówmy się, dlaczego w ogóle ma to znaczenie. Dlaczego nie możemy, to znaczy możemy, ale jeśli podchodzimy do rozwoju naszego Instagrama w sposób strategiczny, to lepiej, gdy publikujemy systematycznie. W te same dni, o podobnych porach. Po pierwsze dlatego, że Instagram faworyzuje natychmiastowy odzew, a więc publikacje, które będą miały więcej interakcji na samym początku od momentu opublikowania, zdobędą większe organiczne zasięgi. Na bazie tego, jak post sobie radzi przez pierwszą godzinę, może dwie pierwsze godziny, algorytm Instagrama decyduje, czy dalej pokazywać te treści, czy nie. Więcej na ten temat mówiłam już w moim nowym odcinku o algorytmie, do którego zostawiam Wam link u góry oraz w opisie poniżej, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Po drugie, dlatego że ludzie przyzwyczajają się do konkretnych pór i lubią oglądać, konsumować treści w taki sposób, w jaki pochłaniają na przykład seriale. Oczywiście jest grono osób, które bardzo nieregularnie korzysta z Instagrama i jest też takie, które siedzi w aplikacji non-stop. Mi niestety bliżej do tej drugiej grupy. Ale przeciętny użytkownik ma swój powtarzalny rozkład dnia i najczęściej zagląda do Instagrama w podobnym czasie w przekroju tygodnia. A zatem z powyższych odpowiedzi wynika, że powinniśmy publikować wtedy, gdy najwięcej naszych najbardziej zaangażowanych obserwujących jest online. Jak to sprawdzić? Na początku możemy zajrzeć do naszych statystyk. Wchodzimy w trzy paski w prawym górnym rogu, dalej w statystyki, następnie wybieramy szerszy zakres czasu, w tym wypadku moim zdaniem najlepszy będzie jak największy, czyli 90 dni. Chociaż mówiąc szczerze, gdy sprawdzałam przy mniejszych zakresach, takich jak 37 dni, to te dane niczym się od siebie nie różniły, dlatego mam pewne podejrzenia, że są bardzo naciągane. Dalej wchodzimy w łączną liczbę obserwatorów i scrollujemy na dół, żeby odczytać najbardziej aktywne pory. Instagram podzielił te dane na dni oraz godziny. Nie wiem, jak wyglądają Wasze, ale moje prawie się od siebie nie różnią, jeśli chodzi o dni. W godzinach jest już lepiej, ale i tak nawet bez tych statystyk byłabym w stanie odgadnąć, że o 16 będzie więcej ludzi na Instagramie niż o 3 w nocy. A zatem mam nieodparte wrażenie, iż te dane są bezużyteczne. Czy u Was też tak to wygląda? Jeżeli tak, polecam Wam wypróbowanie następujących sposobów na odkrycie dla siebie idealnej pory na publikowanie. Zastanówcie się, kim są Wasi najbardziej zaangażowani odbiorcy. Kiedy najczęściej z nimi rozmawiacie? Kiedy otrzymujecie od nich komentarze, wiadomości? Przez najbliższy tydzień możecie sobie wypisać kilkudziesięciu najbardziej aktywnych followersów i od razu zwracać uwagę na to, o której godzinie zostawili Wam serduszko czy komentarz pod postem. W powiadomieniach Instagram podaje, ile czasu minęło od danej interakcji i w ten sposób jesteście w stanie to sprawdzić bez potrzeby bycia na Instagramie 24 godziny na dobę. Dalej sprawdzacie co jakiś czas, czy już widzieli Wasze stories. Jeśli wydaje się to Wam zbyt skrupulatne, zastanówcie się, jak może wyglądać typowy dzień takiej osoby, to znaczy Waszego zaangażowanego followersa. Czy pracuje i zagląda na Instagram wieczorami, a może Wasza grupa docelowa to matki zajmujące się dziećmi z domu, które najczęściej wchodzą na Instagram około południa, gdy położą maleństwa na drzemkę. W ten sposób również możecie przewidzieć, kiedy najłatwiej byłoby do nich dotrzeć z Waszymi treściami. Kolejna rzecz to poszperanie w internetach. Sama zrobiłam mały research i trafiłam na fajny artykuł odnośnie testów, które wykonała platforma Hootsuite. Hootsuite, tak chyba się to wymawia. Badania przeprowadzono na bazie ponad 30 tysięcy postów, wprawdzie opublikowanych w Stanach Zjednoczonych, ale rezultaty rzucają pewien pogląd na to, jak to również może wyglądać u nas. I tu od razu nasuwa się ważna informacja. Lokalizacja naszych odbiorców ma także duże znaczenie. Zakładam jednak, że większość z Waszych followersów znajduje się w Polsce. W każdym razie wyniki z przeprowadzonego badania wyglądają następująco. W poniedziałek o 12:00. Wtorek o 9:00 rano, środa o 11:00, to jest zresztą podobno najlepsza pora ze wszystkich,
czwartek również o 11, piątek o 14, sobota o 9 rano i niedziela o 19. Argumentują te pory tym, że w ciągu tygodnia ludzie najczęściej korzystają z Instagrama w przerwach w pracy lub w szkole, a w weekendy wchodzą do aplikacji w soboty rano po przebudzeniu czy do śniadania i dopiero później, gdy weekend się kończy, czyli w niedzielę wieczorem. Z niektórymi wynikami faktycznie mogę się zgodzić, inne niezupełnie odpowiadają temu, co do tej pory udało mi się zaobserwować na moim koncie. Także trzeba na takie dane zawsze patrzeć przez pryzmat dotychczasowych doświadczeń. Link do artykułu zostawiam Wam w opisie, gdybyście chcieli poczytać sobie o tych testach szczegółowo. Wszystko to sprowadza nas do kolejnego, być może najbardziej miarodajnego sposobu. Zamiast zgadywać, możemy po prostu zapytać naszych obserwujących, kiedy używają Instagrama i najlepiej to zrobić na stories, gdzie pojawiają się nasi najbardziej zaangażowani followersi. Nieraz wstawiałam tego typu ankietę do swoich relacji, jednak otrzymane rezultaty nie zawsze mnie satysfakcjonowały. Już tłumaczę dlaczego. Otóż jeśli większość odbiorców zagłosuje na konkretną porę, sprawa jest prosta i już wiecie, kiedy będzie dla Was najlepszy czas. Ale u mnie najczęściej te wyniki rozkładały się mniej więcej porówno. Część głosowała na poranne godziny, a druga część na popołudniowe. W takiej sytuacji decyzja należy do Was. Musicie zdecydować się na jedną porę i narzucić ją swoim odbiorcom. Warto ich o tym poinformować, żeby wiedzieli, czego mają się spodziewać. Kiedy wprowadzałam zmiany w strategii i zaczynałam publikować częściej, a potem nawet dwa razy dziennie podczas mojej nieobecności na Instagramie, pisałam o tym na stories i w opisie do przypiętej u góry profilu rolki, tak aby każdy wiedział, co się aktualnie u mnie dzieje. Jeżeli się zastanawiacie, jakim cudem publikowałam dwa razy dziennie podczas trzytygodniowej przerwy na Instagramie, to niebawem powstanie na ten temat odcinek na moim kanale. Aby Was nie ominął, upewnijcie się proszę, że subskrybujecie mój kanał i że macie włączone powiadomienia. Tak więc wybieracie sobie porę publikacji i trzymacie się jej przez kilka tygodni. Następnie zmieniacie na inną porę i znów trzymacie się jej przez pewien czas, a na końcu porównujecie wyniki, żeby zobaczyć, co sprawdziło się lepiej. I ostatni sposób na znalezienie dla siebie idealnej pory na Instagramie to publikować dwa razy dziennie. Dwa razy dziennie? Czy to aby nie lekka przesada? Kiedy otrzymuję pytanie, ile powinno się publikować na Instagramie, moja odpowiedź zazwyczaj składa się z dwóch części i tak też omówię dla Was to zagadnienie teraz. Po pierwsze, publikujecie tyle, ile to dla Was możliwe, aby pozostać systematycznym, jak długo się da. Jeżeli realnie jesteście w stanie wrzucić post lub rolkę dwa razy w tygodniu, to tak też powinniście rozpocząć przygodę z regularnym publikowaniem. Niestety w porównaniu do konkurencji, która ma możliwość publikowania 5 razy w tygodniu lub nawet codziennie, bez wątpienia zostaniecie w tyle. Nie ma się co łudzić, że Wasze treści będą na tyle dobre, że każda wrzucona raz w tygodniu rolka osiągnie większe zasięgi niż 5 publikacji innego twórcy. To jest tylko możliwe, jeśli macie naprawdę duże konto, czyli ponad 50-70 tysięcy obserwujących, a Wasze zasięgi są mierzone w dziesiątkach, jak nie setkach tysięcy. Zakładam jednak, że tak nie jest, bo wtedy pewnie nie szukalibyście takich informacji jak te na YouTubie. Generalnie zmierzam do tego, że publikując niewiele, nawet fenomenalnej jakości treści, nie możecie oczekiwać znakomitych wyników i szybkiego rozwoju konta. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale to są wyjątki. Więc zamiast liczyć na łód szczęścia, lepiej obiektywnie ocenić swoje możliwości i nie czuć później rozczarowania. Tak więc obecnie małym i lub początkującym kontom, które są w stanie publikować dużo dobrej jakości treści, polecam to robić minimum 5 razy w tygodniu, a najlepiej codziennie. Pamiętajcie, że nawet przy napiętym grafiku i małej ilości czasu jest to wykonalne. Sama jestem tego przykładem. Ale trzeba stworzyć dla siebie odpowiednią strategię, wypracować usprawniające pracę systemy i trzymać się planu. Jeżeli potrzebujecie z tym pomocy, to oczywiście jestem do dyspozycji. Obecnie oferuję dwa rodzaje spotkań online. Godzinną konsultację oraz pełne szkolenie, a szczegóły zostawiam Wam w opisie pod tym filmem. Gdy już się zobowiążecie do codziennego publikowania, róbcie to przez minimum 10 do 12 tygodni, ponieważ przez krótszy okres czasu możecie nie zobaczyć wyników, jakie chcielibyście osiągnąć. Cały czas mam tu na myśli organiczne zasięgi, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wesprzeć się również płatną reklamą. Polecam to w szczególności kontom biznesowym, które nie mają możliwości częstego publikowania. Więcej o tym, jak odpowiednio ustawić reklamę w Facebook Managerze Reklam, mówiłam w jednym z moich poprzednich odcinków, do którego link zostawiam Wam u góry oraz w opisie poniżej. Dużo tych linków dzisiaj. A co jeśli nasze konto nie jest początkujące, ale ustabilizowane? Sama natknęłam się na tego typu problem, że na początku mojej działalności na Instagramie przez długi czas publikowałam 5 razy w tygodniu.
Potem zaczęłam przygodę z YouTube'em i chęć oraz czas na rozwój Instagrama mi się nieco zredukowały, więc zmniejszyłam liczbę publikacji do 3 w tygodniu. Przypomnę, że na początku tworzenie na YouTubie zajmowało mi bardzo dużo czasu i to też wskazówka dla Was. Pamiętajcie, że wszystko z czasem staje się prostsze, a wraz z praktyką rośnie Wasza prędkość wykonywania większości działań. A więc z tą redukcją do 3 postów tygodniowo minął rok i pewnie jeszcze kilka miesięcy, po czym zauważyłam, jak z początkiem tego roku moje konto stanęło w miejscu. Przez jeszcze kolejne pół roku ciągnęłam na tej samej strategii, aż w końcu postanowiłam coś zmienić i jakoś ruszyć z kopyta. Dlatego znów wróciłam do częstszego publikowania, dzięki czemu faktycznie mój profil powoli zaczął odżywać. Wniosek z tego taki, że aby mieć większą szansę na sukces na Instagramie, warto publikować często i regularnie. Ostatnie pytanie, które się nasuwa, to co publikować? Na wzrost zasięgów i rozwój konta na pewno pomogą rolki, o czym mówiłam w odcinku numer 103 i 105, a jak publikować coraz lepsze reelsy mówiłam z kolei w odcinku 101. A w związku z tym, że ten odcinek jest już bardzo długi, nie będę się powtarzała i odsyłam Was do moich poprzednich treści, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. A z tymi, którzy są na bieżąco, widzę się oczywiście za tydzień w kolejnym filmie, bo to już wszystko z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć!